ma być sztuk, który ma integrować to środowisko hokejowe. Ma pokazać, że ta piła też gdzieś jest na mapie pomimo tego małego lodowiska. Jakie drużyny biorą udział? Dzisiaj wystartuje dwie drużyny z piły. Bydgoszcz, Wałcz i Szamocin. I Szczecin, przepraszam, jeszcze Szczecin. Obrońca zresztą, obrońca, no zwycięzca ubiegłorocznej edycji. Ja najbardziej jestem za tym, żeby środowiska w wielu miastach Polski powstały, po to, żeby ten hokej się mógł rozwijać. My przede wszystkim z racji biznesu, który reprezentujemy, mamy bardzo dużo do czynienia z zarządzaniem w sporcie. I prawda jest taka, że tak naprawdę burmistrzowie czy włodarze miast w dużej mierze na przykład budują takie obiekty właśnie jak Akrobat po to, żeby niejako załatwić sobie rekreację, tylko że mało który z nich może to wysili się na to, żeby sobie policzyć odpowiednie kosztów i strat, nagle się okazuje, że każdy z tych nowych parków, czy powiedzmy z tych basenów jest bardzo deficytowym przedsięwzięciem. Natomiast każde lodowisko, które powstaje pełnowymiarowe w środkach wielkości na przykład piła, bo w porównaniu piły do wioski może jest niekoniecznie szczęśliwe. Natomiast ważne jest to, że te lodowiska są naprawdę w każdym nowym miejscu, w którym powstają, są jak najbardziej inwestycją mega komercyjną. I o tym nie można zapominać, że tak naprawdę inwestycja w sport to nie jest tylko dla dobra, jakby to powiedzieć, ogółu, dla dobra korzyści niewymiernych, ale również jest istotne to, żeby to na siebie zarabiało, ale lodowiska na siebie zarabiają, bo to co właśnie powiedział Pan Sławek, w ośrodkach hokejowych amatorzy, tacy na przykład jak PMH Żywiec Piła, trenują od 23, ponieważ nie ma dostępu do lodów.